Cześć, tu Natalia z bloga simplife.pl. Na dzisiaj mam dla Was bardzo fajną i bardzo krótką sekwencję, która będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które twierdzą, że mają problemy z zaśnięciem, albo po prostu dla tych, którzy chcą się w jakiś sposób wyłączyć z tego dnia codziennego, troszeczkę odstresować przed samym snem. Najlepszym sposobem na wykonanie tej sekwencji będzie tak naprawdę wykorzystanie czasu już po naszej wieczornej toalecie. Czyli wskakujemy już sobie w wygodne piżamki, przygaszamy sobie delikatnie światło, tak żeby już pomału wprowadzić się w taki nastrój zasypiania i pomału staramy się już wyłączyć cały nasz umysł, staramy się skupić już na sobie, tylko i wyłącznie na swoim ciele, nie rozmyślamy nad tym, co spotkało nas danego dnia, tylko skupiamy się już na tym, co nas czeka, czyli na fajnym i spokojnym wypoczynku. Zaczynamy sobie tą sekwencję od pozycji siedzącej. Znajdujemy sobie wygodne miejsce na łóżku. Możemy sobie skrzyżować nogi. I pomału odkładamy sobie już dłonie na kolana. Prostujemy kręgosłup. Otwieramy delikatnie klatkę piersiową. Zamykamy oczy. Pozycji kilka głębokich, mocnych oddechów. Staramy się, żeby nasz oddech docierał wprost do naszego brzucha. Otwieramy klatkę piersiową, wyciągamy się mocno do góry, bierzemy głęboki wdech. Na wydechu wracamy już do pozycji neutralnej. Pomału staramy się jeszcze rozluźnić nasze barki. Zaczynamy kilka okręgów prawym barkiem, kilka okrążeń lewym. Staramy się teraz poruszać oboma barkami naraz. Cały czas pamiętamy, że wszystko robimy tutaj na miarę własnych możliwości. Nie staramy się napinać ani robić nic ponad to, co byłoby dla nas przyjemne. Pomału rozluźniamy już głowę, że zataczamy sobie kilka dużych okręgów. Możemy sobie w każdej chwili zamykać oczy, tak żeby już pomału przygotowywać się do snu. Raz jeszcze wracamy sobie do pozycji neutralnej. Na wdechu wyciągamy się do góry, patrzymy sobie w stronę naszych dłoni. Na wydechu zamykamy klatkę piersiową, rozluźniamy głowę. I raz jeszcze na wdechu rolujemy kręgosłup. Otwieramy klatkę piersiową. Na wydechu wracamy na dół. Rozluźniamy głowę, rozluźniamy barki. Na wdechu wracamy już do pozycji neutralnej. Pomału przyciągamy do siebie lewą rękę, prawą dłonią. Staramy się jeszcze bardziej przycisnąć, przyciągnąć ją do prawego barku. Pomału wracamy już do pozycji neutralnej. Powtarzamy to samo z drugiej strony, czyli prawa ręka jest blisko naszego barku. Dociskamy ją sobie lewą dłonią. Bierzemy kilka głębokich, mocnych oddechów w tej pozycji. I pomału wracam już do pozycji neutralnej. Odkładamy lewe ucho blisko naszego lewego barku. Możemy sobie tutaj delikatnie pomóc dłonią, jednak pamiętamy, że wykorzystujemy jedynie delikatny ciężar naszej dłoni, czyli nic nie dociskamy. Stajemy się bardziej na siłę grawitacji. Bierzemy kilka głębokich, mocnych oddechów. Na wdechu wracamy już do pozycji neutralnej i przy kolejnym wydechu odkładamy ucho blisko prawego barku. Raz jeszcze możemy delikatnie wspomóc się dłonią. Bierzemy kilka głębokich, mocnych oddechów. I swobodnie wracamy już do pozycji neutralnej. Z tego miejsca przechodzimy pomału do leżenia. Odkładamy sobie swobodnie całe ciało na łóżku,
przyciągamy kolana blisko siebie i pomału skupiamy się na tym, żeby rozluźnić już nasze barki, czyli nie wyciągamy ich gdzieś tutaj do góry, ale staramy się, żeby one wygodnie leżały sobie na łóżku, głowa jest ciężka. Możemy złapać się dłońmi za kolana, pobujać się troszeczkę z lewej do prawej. Cały czas pamiętamy o tym, żeby głęboko, mocno oddychać. Pomału wracamy już do pozycji neutralnej. Staramy się zatoczyć duże koła naszymi kolanami, czyli rozdzielamy kolana. Zataczamy kilka dużych, dużych okręgów. Cały czas pamiętamy o tym, że barki pozostają bardzo, bardzo luźne. Swobodnie zmieniamy kierunek naszych okręgów. Oddychamy w tym czasie mocno, mocno wprost do naszego brzucha. Mało wracamy do pozycji neutralnej. Przyciągamy kolana nieco bliżej do klatki piersiowej i pomału prostujemy nogi, jeśli to możliwe. Jeśli chcemy, jeśli nie, nogi mogą pozostać cały czas delikatnie zgięte. Pozwalamy stopom wypocząć, dłonie odkładamy na łóżko. Teraz jeszcze możemy się troszeczkę, odrobinę pobujać. Głowa cały czas jest luźna, barki odpoczywają. Swobodnie przyciągamy sobie kolana raz jeszcze do siebie i pomału wchodzimy do delikatnego skrętu. Prawą dłoń odkładamy na łóżko, lewą dłonią pomagamy sobie docisnąć kolana do łóżka. Patrzymy sobie w stronę naszej prawej dłoni. Bierzemy jeden lub dwa głębokie, mocne oddechy. Pomału wracamy już do pozycji neutralnej. Raz jeszcze możemy pochłuszczać się trochę z lewej strony do prawej. Aż w pewnym momencie odłożymy kolana z prawej strony, dłoń i głowa zostają po stronie lewej. Bierzemy kilka głębokich, mocnych, mocnych oddechów. Raz jeszcze wracamy do pozycji neutralnej. Raz jeszcze ruszamy kolanami trochę w lewo, trochę w prawo i pomału już na sam koniec możemy złapać się, jeśli to możliwe, za nasze stopy. Pozwolić, żeby nasz brzuch, biodra mocno się rozluźniły. Jeżeli nie jesteśmy w stanie w tej pozycji złapać się za stopy, możemy złapać się tutaj za uda bądź za nasze piszczele, łydki, tak żeby delikatnie, delikatnie przyciągać kolana bliżej w stronę łóżka. Jednak pamiętamy o tym, że zdajemy się tutaj przede wszystkim na siłę grawitacji. Bierzemy kilka głębokich, mocnych, mocnych oddechów. I pomalutku łączymy już stopy. Odkładamy je blisko, koło naszego ciała. Kolana są luźne, całe ciało jest jak najbardziej ciężkie, jak najbardziej luźne. Dłonie odkładamy po obu stronach naszego ciała. Spód dłoni w stronę sufitu, zamykamy oczy. I pomału przechodzimy już do relaksu, który tak naprawdę powinien się zamienić już w głęboki, spokojny sen. Raz jeszcze skupiamy się na oddechu. Staramy się, by był głęboki, ale jednocześnie bardzo spokojny. I z tego miejsca przechodzimy już do typowej pozycji leżącej, do snu głębokiego. Żegnam się z Wami i życzę dobrej nocy i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa.